dobrot? Popatrz na mnie. Pewien murarz mówi, słuchaj, ta siostra Tymka to tego Jarka urodziła przed klasztorem, czy już w klasztorze? Ja sobie myślę, kurczę, to dla ludzi nie jest takie oczywiste, nie? Że ten Jarek jest jednak moim synem niebiologicznym. Nie, ja byłam w szoku. To nie było takie proste dla mnie, że ja zostanę matką. W ogóle Jarek mnie zaskoczył, bo ja się dowiedziałam, że będę matką na schodach, wchodząc do pałacu. Jarek podszedł do mnie, zapał mnie za rękę i mówi, będziesz moją mamą i nie ma, że nie. Ja byłam przerażona. Sobie myślę, po pierwsze ja się na matkę nie nadaję, a po drugie, ja nie wiem, czy ja będę miała czas na to, żeby być matką. Nie chciałam powiedzieć mu jakby, że poszukaj sobie kogoś lepszego, kogoś fajniejszego. To zaskoczenie chyba, ja w ogóle... Nie wiem, czy ja cokolwiek odpowiedziałam. Wzięłam go za tą małą rączkę jego i poszliśmy na spacer. Tu mam. Domek mam. Są to dzieci z bardzo różnym stopniem niepełnosprawności. Z lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, po prostu wszystkim. Chyba opcje tutaj, jeżeli chodzi o niepełnosprawność, mamy. Chłopcy, którzy chorują na różne przewlekłe choroby. To jest taka bardzo wymagająca rodzina, bo na 56 chłopców choruje 56. Nas jest tutaj 19 i podobnie myślimy, bo tworzymy razem tutaj tą rodzinę dla chłopaków. To klucz jest bardzo prosty, po prostu miłość do chłopaków. I to, no i to sprawia, że się chce dla syna jak najlepiej. Kiedy wychodzę z klasztoru i patrzę na dom chłopaków, pierwszy i drugi, to sobie myślę, to jest cudowne, bo pamiętam, jak właśnie było 5 lat temu tutaj, że nic nie stało, jakieś stare obory. My potrzebujemy 7 milionów na koncie zero, bo właśnie w piekarni nie mamy czym zapłacić za chleb. Teraz fajnie się o tym mówi, kiedy już jest jakby to dokonane i to wszystko się wydarzyło. Natomiast, no tak jak mówiłam, nas to kosztowało bardzo dużo stresu, nerwów. Tym przełomowym rokiem był dla nas 2017 rok, Światowy Dzień Pingwina, gdzie przeszłyśmy z takiej niemocy już i z głupawki po korytarzu. Sprawiło, że na naszym podwórku na następny dzień stanęły radiowozy, samochody wszystkich największych stacji telewizyjnych polskich. Za chwilę przyjechał wóz transmisyjny TVN, TVP, Polsatu, więc oni wszyscy jakby tacy zaciekawieni, że co to się stało, o co chodzi z tym dystansem do siebie, że w ogóle pierwszy raz takie coś widzą. Zaczęli udostępniać to też na swoich stronach, że się proszą o cegiełkę. I wtedy w ciągu 20 miesięcy udało nam się zebrać te brakujące 5 milionów. Sensacja z Broniszewic. Siostry dominikanki dzięki właśnie temu nagraniu zdobywają sławę w internecie na całym świecie, ale przede wszystkim zdobywają miliony złotych, by uratować dom dla niepełnosprawnych chłopców. Zajmijmy, jak pan się ustawi.
Weź go troszkę dalej. To właściwie dzięki darczyńcom ten dom tak może funkcjonować, jak widać. Na takim poziomie już chyba bardzo dobrym, wydaje nam się, i ta medyczna strona, i strona rehabilitacji, czy szkoła, czy nawet to, jak chłopcy wyglądają, jak się ubierają, mogą mieć jakiś firmowy plecak albo firmowe buty i jakby nikt nie zwraca uwagi na to, że widać, że jesteś z domu pomocy społecznej, nie? Bo tak już nie jest. Śmiejemy się czasami, że walczyłyśmy jak takie prawdziwe matki, lwice o swoje dzieci, żeby one niczego nie straciły. My jako siostry, jako personel w ogóle tutaj jesteśmy opiekunami prawnymi tych dzieci. I kiedy Jarek wybrał mnie na mamę, ja właściwie sama zgłosiłam się, że będę jego opiekunem prawnym. Gdzie jedziemy? Gdzie chcesz jechać? Na wieś. O. Dobra, to chodź, jedziemy na hot doga. No? No to chodź, jedziemy, chodź. Ale odprowadź ten rower. Na, no, dobrze? Patrzcie! Dawaj! O! Kochanie, ty lubisz bardzo śpiewać. Ja wszystkim mówię, że ty pięknie śpiewasz, wiesz? Wszystkim o tym opowiadam. Ale tak, mama czuwa, mama wie, czego każde dziecko chce. Mama kocha, mama wie najlepiej. A posłuchaj, a zaśpiewasz tą piosenkę? Myślę, w niedzielę, tak do mikrofonu? No. Tak? No. Może jutro byś zrobił próbę z Sylwią, co? O, no. Sprzedusz ten, tu, o. Dobrze. Tu. Mamo się tu. Dobrze, kochaj. Chodź, idziemy. Sam sobie kupisz, nie? Tak. A ty chcesz małą czy dużą? Dużą, kochana. Poproszę dużą bardzo. Poproszę. A nie może być ten kawanos? Nie, mamusiu. To kupimy drugiego, Jarek. I tak nie zjesz, nigdy nie zjadasz. Ale ja zim. Kiedy przyszedł do nas, jako taki mały, 11-letni chłopiec, bardzo wychudzony, wtedy czasami załamywałyśmy ręce. Jarek robił przedziwne rzeczy. Zlizywał z ziemi na przykład, jak zobaczył kawałek jedzenia. Nie mogłyśmy w ogóle jakby nad tym zapanować i go oduczyć. Nic nie chciał jeść, oprócz chleba z masłem. Czasami było nam wstyd. I właściwie do tej pory jeszcze rozpoznajemy różne smaki, uczymy się. I to jest niesamowite dla pewnie wielu matek, to nic nadzwyczajnego. A mnie rozpiera duma, kiedy na przykład słyszę, że Jarek zjadł placki ziemniaczane pierwszy raz w swoim życiu. Że Jarek zjadł już jedną zupę i drugą i trzecią i to po prostu każdego dnia coś się zmienia u tego Jarka. Jarek ma już 16 lat, a nadal się uczymy. Dobrze. Mogę się na to nie zbić? Halo? I chodzi o to, że siostry nie mają tu habitów nawet, wiesz? Habitów? Słyszę, jak się śmieją, to nie wiem. Tym mówię wejść. Nie wchodź do tego dołu, Jarek! Ej, co? No do szkoły w tym Eliza! Elizo! Eliza! Zobacz! Ale ty idziesz do szkoły w tym! Ja jestem w studience! Zobaczy. Możesz! Ja idę, Jarek, ja ciebie zostawiam w tym dole. Rozmawiamy, on niech zostanie tam w tym dole. Patrz, jak on wygląda. Eliza się rozłączyła, zdenerwowała się, że nie dasz porozmawiać. Jarek! Nie mówić mu, że to, co robi, jest dobre, natomiast dać mu rękę, żeby on czuł, że jest kochany, że pomimo wszystko, jeżeli
Jarek zawsze jest niegrzeczny, więc to ja nie miałabym szans w ogóle go kochać. Bo on zawsze jest niegrzeczny. Nie ma takiego dnia, żeby Jarek był grzeczny. A to jeszcze chwilkę. To macierzyństwo tutaj, to nie jest takie macierzyństwo jak w domu, prawda? Troszeczkę ono wygląda jednak inaczej. Że my nie jesteśmy cały czas sobą z Jarkiem. Jarek śpi w innym domu, ja w innym. Natomiast wyjeżdżamy razem. Wyjeżdżamy do mojego domu rodzinnego, czy gdzieś na wakacje. No byłam przerażona na początku, a później stało się to taką normą już, że jestem mamą. Mariuniu? No? Idź zobacz, czy przyjechały już jabłka do odbioru. Dzięki. Halo? No to dobra. To panie wiedzą już? Nie można. Siostra Augustyna, od 5 lat prowadzę ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy u dominikanek. Tak naprawdę to jest szkoła. I to są takie osoby, które są bardzo, mają taki utrudniony kontakt z otoczeniem. I próbujemy naszych chłopaków nauczyć, jak komunikować się z otoczeniem innymi metodami niż tylko przy pomocy mowy. Planie. Jest rower, to nie zapomnijmy. Nie ma takiej opcji. To będzie później. Tak naprawdę bardzo ważne tutaj są relacje. To, że jest taka atmosfera domowa i każdy zna każdego, to jest ogromny sukces w pracy takiej codziennej i w ich osiągnięciach, bo tu są osiągnięcia, które myślę, że taki normalny świat by powiedział, no co to za osiągnięcie. A dla nich to jest naprawdę czasami praca 2-3 lat, żeby osiągnąć coś, co dla nas wydawałoby się takie proste. Dobra. Wyglądacie super. Psio. Dzień dobry! Mario! Śpiewasz tę piosenkę? Do mamy. Tak? Myślisz, że się cieszy? A nagrasz mnie? Jak na telefonie? Bo ja będę grać, to panie nagrają. A mama będzie na mszy. Będzie słuchać, jak śpiewasz. Dlatego musisz się bardzo postarać. Chodź. Dobra? O! To były takie... Ojeju, ale tu mamy miejsce dzisiaj. Do tego może ja będę remont. To się na pulno wrócę i tu zostawimy, co? Tak. Bo ja musiałam biurze i będzie. To są dwa wyrone. Musiałam biurze i będzie. Ja was wypowiadają, przychodzą, robią to bardzo ładnie, nauczyli się, robią tacy tamto. Leśka nas nauczyła tego robić. Tak. Nauczyli się panowie, takie elegancko to robią, przychodzą. Bo oni wiedzą, że nas już dostaną, tak? Fajnego. Kiesza. Miejsca? Miejsca? Pepsi, czekoladę. No Jarek też pomaga mi, więc może jak on będzie takim starszym chłopcem, to będzie też w stanie jakoś pomóc tutaj siostrom. Czekaj, to na co drobie. Jedź, tylko mi wywal.
czy tym meleksem coś podwieźć, czy wyrzucać śmieci. To są takie drobne rzeczy, które zajmują bardzo dużo czasu, bo to życie naprawdę nie wygląda tak jak życie nas zdrowych osób. Czasami sobie myślę, kurczę, zrobię to szybciej, wezmę to, no ale to nie ma sensu wtedy. Oczywiście, że ja bym to zrobiła w ciągu minuty, z Jarkiem schodzi przynajmniej 30 minut, no ale zrobił to on. Ja jestem tu od małego dziecka. Tata umarł, potem mama zachorowała i od razu dostałam telefon, że mama nie żyje. Siostry mnie przywieźli tutaj, prosto nie do pręsiewi, bo to mi się podobało, nie? No. Ciepło, ciepło dzisiaj. Ciepło, tak. Ja. Się składają, brązowaty takie. Różowe i różne rzepka, tą kolory mają. Inny gatunek. Dom tak jak dom rodzinny. Są chłopaki, siostry. Jesteśmy zadbani. Co potrzebujemy, to mamy, nie? Panie sprzątają. Tak, tak jak to określić. Jesteśmy jak w rodzinie, jak bracia. Jak bracia. A jak się spotykamy z małymi, jeśli u nas są małe chłopcy, nie? To mówią buja albo tato, nie? Albo te na siostry mówią mama. No, tak jest. Raz, no dwa. Święty uść, gdzie złap. Ja cię... Mama i kocham tak. Tak sobie wyobrażam, że Jarek tutaj zostanie już na zawsze i być może będzie pomagał tam na farmie, będzie karmił chociażby te zwierzęta, wymieniał im wodę, a dla chłopaków widzimy, że jest to taki bardzo, bardzo poważny obowiązek, nie? To jest takie coś, co świadczy o ich męskości, o ich jakiejś takiej, no, czują się dowartościowani i silni. Występ twój jutro jest. Tak. Robimy teraz próbę, dobrze? Tak. Sylwia ci zagra, ty gdzie będziesz stał? Gdzie będzie? Gdzie chcesz? Chodź na ambonki, no to chodź. No, zobaczysz przy mikrofonie, dobra? Ja ci ustawię mikrofon. Teraz się wyłączone, dobra? Tak zobaczymy, spróbujemy. Jest. Tutaj raz, się. Raz. Spróbuję do tego mikrofonu. Raz. Działa ten. Raz, dwa. No, chyba teraz słychać. No to dawaj, zobaczymy. Mamo, ciała, mama wie, czego każdy chce. Słychać. Jeszcze Jarek. Mamo, ciała, mama wie, czego każdy dziecko chce. Mama, ciała, mama wie, najlepiej. Fajnie, świetnie. Mamo, ciała, mama wie, czego każdy dziecko chce. Mama kocha, mama wie najlepiej, bo ty jesteś najpiękniejsza, bo ty jesteś królą u niego. Co tam jest? Nie, Jaruś. Nie, Jarek. Pusto? Nie. Wiesz, że nie. Chodź, idziemy na kolację. No. Sylwia, wyłączy i teraz do... Na pierwszej stronie. Jarek tutaj przyszedł, to było to piąte miejsce jego życia. Został pozostawiony przez biologiczną rodzinę. Później był w domu dziecka, był w rodzinie zastępczej, był w rodzinie preadopcyjnej, gdzie sobie nie poradzili z jego zachowaniem. Jarek cierpi na FAS. Więc... Czasami potrafi być nieobliczalny. Jarek nie chce opowiadać w ogóle o tych rodzinach, w których był. Jarek ma takie poczucie, że jeżeli on się komuś nie spodoba, to go po prostu zwrócą. To jest też sukces. On już nie zadaje mi tego pytania, ale w pierwszym roku, kiedy cokolwiek przeskrobał, przychodzi do mnie i mówi: oddasz mnie, oddasz. Więc proszę sobie wyobrazić jakby moją reakcję. Łzy po prostu zalewały mi twarz. Mama jest w ciąży.
Nie wiedziałem, co to znaczy, ale misia mi wyjaśniła. W brzuchu mamy jest malutki dzidziuś. Dzidzi, dzidzi. To będzie wasz brat lub siostra. Dokładnie jeszcze nie wiadomo, dodała mama. Czasami jego pytania są takie bardzo dotkliwe, jak na przykład: powiedz mamusiu, dlaczego do tej pory nikt mnie nie kochał? Albo dlaczego nikt nie chciał mnie kochać? Ja się staram zawsze mówić mu: wiesz, Jarek, bo nikt nie zdążył cię pokochać jeszcze. Czekałeś, żeby przyjść tutaj do Broniszewic, ja na ciebie czekałam. Tyle lat na ciebie czekałam, żeby cię pokochać. On się wtedy tak bardzo cieszy, nie? Ta radość, jak on skacze do góry. Już ma 16 lat. Intelektualnie rozwija się pewnie jako pięciolatek. Nie umie czytać, nie umie pisać. Tak, Puciu, małe dziecko musi być blisko mamy. Pomyślałem, że to zupełnie tak jak ja. Ja też bardzo lubię być blisko mamy. Obiecałeś mi, Jarkowi, że nigdy go nie oddamy, że tu jest jego dom. On tu ma mamę, tu ma swoje ciocie, tu ma najbliższych i przyjaciół. No, te historie chłopców to jest 56 historii, czasami dramatycznych historii, no, tak jak historia Jarka. Czasami dzieci są przyjmowane od razu ze szpitala, gdzie nikt ich nie odebrał po urodzeniu. Czasami są to dzieci poczęte w wyniku gwałtu, na przykład osób chorych psychicznie lub z różnymi zaburzeniami. Czasami są to osoby ze związków kadzierodczych, czy gdzie ta niepełnosprawność już jakby w tej drodze genetycznej powstaje. I czasami przy narodzinach dziecka, kiedy następuje jakieś niedotlenienie, czasami mamy, które są w szoku poporodowym i nie są w stanie się tym dzieckiem zająć. My nie jesteśmy jakby tutaj po to, żeby oceniać rodziców. My nie jesteśmy od oceniania, tylko od kochania tych dzieci, jakby na tym chcemy się zatrzymać. Gdzie poszła? Hej! Pan dzwoni i duchy poją, góry znosimy jego Pana, dzięki składajmy Panu Bogu. Ale to nie jest na koniec akurat. Muszkę, muszkę. Żeby co? Jak się dało. To ułożymy, potem to schowamy. Dobra, trzymaj, sam. Jarek! No, muszkę. Jarek. Nie. Fenomen kobiety tutaj, kobiecy, zadziałał. Myślę, że to, co my odkrywamy, to, że brakowało i brakuje w Kościele polskim, w przekazie mężczyzn, czułości. Jeżeli Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz, a my często o Bogu myślimy jako o facecie, nie? No to być może będziemy zaskoczone w niebie, jak kim jest Bóg, no bo to nie tylko mężczyzna jest na jego obraz stworzony, kobieta również. I wydaje mi się, że chyba ten patriarchalny układ w Kościele katolickim sprawia, że o Bogu myślimy jako o mężczyźnie. Myślę, że ten obraz jego jest taki zapomniany, bardziej ten groźny sędzia po głowie chodzi niż czuła matka.
kochacie swoich kolegów, swoich braci? No! Jarek, boli, a boli mnie to! Jarek! Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w siebie, w Bogu. Wierzę w jednego Boga. Boga naszego Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych. I jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego. Módlcie się, wszyscy bracia, wyznajmy naszą wiarę. Przyjmujcie Ojciec przekazuje. Teraz pobłogosławię Was na koniec. A potem chyba Jarek ma coś zaśpiewać. O! Że? Pan z Wami. Jezusem Twoim. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg przed nocy. Ojciec i Słyszy. Chwalne miłości Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Siadaj! Nie chcę się pobrudzić. O. Pojedziemy tak naokoło. Tu? My pojedziemy tak naokoło tutaj. Co? Ale zaśpiewałeś dzisiaj ładnie. No. Ja jestem z ciebie dumna, wiesz? No. Wszyscy brawo ci bili. Widziałeś? Tak. Widziałeś, jak wszyscy się cieszyli, jak śpiewałeś? Tak. Super. Jesteś geniuszem, nie? No. Po kim tak ładnie śpiewasz? Po mamie. Po mamie? Oj, ciężko. No ciężko, no. Ciężko. Zawsze jestem łatwo, nie? Zawsze jestem łatwo? Daliśmy radę.